Cześć, z tej strony i dziś zapraszam na filmik o książkowym bingo. Na początku tak sobie pomyślałam, że powiem Wam, o co w ogóle z tym chodzi. Ano chodzi o to, że moja koleżanka z pracy pod koniec roku, w grudniu jakoś tak, wymyśliła, żebyśmy zrobiły sobie właśnie takie wyzwanie książkowe bingo, czyli po prostu czytały książki i zaznaczały sobie i po prostu starały się wypełnić każda taką planszę. Jedna z moich koleżanek wypełnia kilka różnych plansz, bo ona jest po prostu naprawdę dobrym czytaczem. Ona czyta o wiele więcej niż ja i ta druga koleżanka. Natomiast my z tą drugą koleżanką mamy się tak jakby trochę ścigać. Nie ukrywam, motywuje mnie to, żeby wiecie, żeby wypełniać, żeby udało się to bingo całe zapełnić. I powiem Wam, że tak jak już widzicie, udało mi się do tej pory zapełnić 3 pozycje. Jestem w trakcie czytania 4. Jak widzicie, albo nie widzicie, bo nie wiem, czy Wy z daleka widzicie, ja wylosowałam kartę z literaturą polską i mam tutaj przeróżne nazwiska: Jakub Małecki, Katarzyna Puzyńska, Remigiusz Mróz, Izabela Janiszewska, Joanna Chmielewska, Alek Rogoziński, Czesław Gorzka, Max Czorny, Katarzyna Zyskowska, Joanna Bator, Przemysław Żarski, Małgorzata Starosta, Justyna Hankus, Cyryl Sone, Agnieszka Kuchmister, Anna Górna, Maria Paszyńska, Anna Klejzerowicz, Marek Krajewski, Ewa Przydryga, Marek Stelar, Wojciech Chmielarz, Andrzej Sapkowski, Jakub Żulczyk, Bolesław Prus, nawet słuchajcie, Magda Stachula, Ryszard Ćwirlej, Adrian Bednarek, Joanna Parasiewicz, Sławek Gortych. To jest 30 nazwisk i ja po prostu mam w tym roku za zadanie przeczytać przynajmniej jedną książkę od każdego z tego autorów. Niektóre nazwiska znam, niektóre nazwiska już czytałam, niektóre nazwiska są dla mnie zupełnie obce, nawet nie mam pojęcia, w jakim gatunku oni piszą. Wiem, to może być trochę ignoranckie z mojej strony, no ale wiecie, no skoro nie miałam jeszcze nigdy z nimi do czynienia, no to skąd mogę wiedzieć, tak? Jestem bardzo ciekawa, jak mi te książkowe bingo będzie szło. I tak sobie pomyślałam, że będę się z Wami po prostu w miarę na bieżąco dzieliła tym, co udało mi się przeczytać i jak te moje książkowe bingo wygląda na dany moment. No i może przejdę właśnie teraz do tych książek, które udało mi się przeczytać. I po pierwszą książkę, jaką sięgnęłam w tym roku, to była książka Izabeli Janiszewskiej, W szponach się nazywała. I tę książkę dostałam pod choinkę, więc wiecie, od razu, skoro zobaczyłam, że jest tutaj to nazwisko, to uznałam, że sobie po nią sięgnę. I wiecie co? Co to była za książka? To naprawdę była jedna z lepszych książek, które czytałam ostatnimi czasy, to na pewno. A zawahałabym się, że jedna z lepszych książek, które przeczytałam w ogóle. Ta książka była dynamiczna, ciągle się coś działo, były krótkie rozdziały, które się kończyły w takich momentach, że chciało się czytać dalej, żeby wiedzieć, co się wydarzyło, słuchajcie. Naprawdę tak trzymała w napięciu. Tyle było tutaj wątków przeróżnych, splatających się, tworzących taki łańcuch wydarzeń. I jeżeli jakaś decyzja została podjęta, to miało to wpływ na życie tej osoby, ale też na życie innych osób. I wiecie, każde z tych wydarzeń sprawiało, że tak jakby została popchnięta kostka domino i te kolejne kostki się, wiecie, tak przewracały, no nie? To też pokazuje, jak czasami życie różnych osób jest splątane, mimo że nawet się nie znają tak naprawdę. I słuchajcie, naprawdę, naprawdę bardzo dobrze mi się czytało tę książkę, mknęłam przez nią, naprawdę mknęłam przez nią i no nie chciałam się zatrzymywać, bo chciałam wiedzieć, co jest dalej. I powiem Wam, że momentami to naprawdę miałam ciarki czytając tę książkę. To jest niesamowite, że książka może dostarczyć tak wielu emocji, takiego pobudzenia, takiego naprawdę naenergetyzowania. Wow, jestem pod wrażeniem tej autorki, naprawdę. No dobrze, to teraz może kilka słów o tym, o czym w ogóle była ta książka, ponieważ już się tu nagadałam, jak ona była fajna, a jeszcze nie powiedziałam Wam, o czym była. No więc tak, w tej książce przedstawione są dwie historie i jedna z nich dzieje się w 1996 roku, a druga w 2019 roku. No i ta z 1996 roku opowiada historię pewnego mężczyzny, który, takiego trenera piłkarskiego, który
chce wymierzyć sprawiedliwość na gwałcicielu swojej córki, natomiast nie jest to proste zadanie, ponieważ dziewczyna miała w czasie tego gwałtu zarzucony worek na głowę, była też ciągnięta za samochodem przez las, przez co miała okropne rany, więc była nie dość, że roztrzęsiona, to jeszcze była bardzo pokiereszowana i było bardzo trudno jej rozpoznać sprawcę. Więc ten ojciec też nie miał prostego zadania, że tak powiem. A druga historia to historia z 2019 roku, która ukazuje losy Julii, która musi sobie na nowo ułożyć życie, ponieważ właśnie straciła męża, który zmarł praktycznie jej na rękach, gdy wracali z rocznicowej kolacji. No i właśnie ta kobieta, Julia, przeprowadza się do domu rodziców jej zmarłego męża. No i zaczyna się obawiać o swojego syna Benia, ponieważ on zaczyna opowiadać o jakimś przyjacielu, którego nikt nie widział tak naprawdę poza tym Beniem, a wszystkie swoje jakieś przewinienia właśnie zrzuca na tego przyjaciela tajemniczego. No i ta kobieta zaczyna się zastanawiać, czy ten przyjaciel jest po prostu wyimaginowany, czy ten Benio sobie go wymyślił, czy może rzeczywiście istnieje, na co wskazywałyby pewne takie mrożące krew w żyłach wręcz wydarzenia. I wiecie co? Naprawdę dawno nie czytałam tak dobrej książki i chyba zaryzykuję i dam jej maksymalną ilość punktów, czyli 6 na 6. Jeszcze nigdy tak nie oceniłam książki w żadnym z tych odcinków o książkach, które nagrywałam. Więc to chyba mówi coś. Mówi, że ta książka jest dobra. I za co te 6 moim zdaniem? Za to, że właśnie było dużo, było szybko, było dynamicznie, było wiele wątków. I jak już myślałam, że coś rozgryzłam, to ta historia biegła w zupełnie innym kierunku. Za wielowątkowość, za dopracowane postacie, za te pochopne decyzje bohaterów, które rzutują na życie tych ludzi, ale też zupełnie innych, obcych im ludzi, za to, że czułam te dreszcze. I za to, że oczami wyobraźni mogłam sobie wyobrazić te szpony, które zaciskają się coraz ciaśniej i ciaśniej przez tą chęć zemsty i taką właśnie żądzę tej zemsty. No co tu dużo mówić, należy jej się 6 na 6 punktów. Kolejna książka, po jaką sięgnęłam, to była książka Ryszarda Ćwierleja pod tytułem Naga Prawda. I jest to książka, która opowiada o pewnym śledztwie, a właściwie dwóch toczących się równolegle, z których okazuje się później, że mają one ze sobą sporo wspólnego, choć na pierwszy rzut oka to wcale tak nie wyglądało. Pierwsze śledztwo dotyczy wyciągniętego z jeziora w jednej z podpoznańskich wiosek właśnie samochodu, w którym znajdowały się 3 ciała, a drugie śledztwo dotyczy ciała kobiety znalezionej w kruszarce do betonu. No i okazuje się po pewnym czasie, że oba te śledztwa się ze sobą łączą. Jedną z głównych bohaterek jest tutaj w tej książce Aneta, która jest dobrą policjantką, dobrą w takim sensie, że zna się na swojej robocie, wykonuje ją dobrze. No i jest błyskotliwa, inteligentna. Oczywiście głównym wątkiem były te śledztwa i ten proces, w jakim dochodzono do prawdy. Natomiast jednym z takich wątków były relacje osobiste, uczuciowe tej Anety. No i powiem szczerze, że ta część jakoś mnie nie powaliła. Taka w mnie chyba oklepana, powiedziałabym. Może to jest zbyt mocne słowo, ale mam wrażenie, że taka sztampowa, o, taka sztampowa sytuacja jej relacji, o. I właśnie, tak jak mówię, o ile te sprawy kryminalne, związane z dochodzeniem, związane z tym śledztwem, z postępami w tym śledztwie i tak dalej, były ciekawe, o tyle właśnie te życie uczuciowe tej Anety, no nie do końca. I wiecie, w tej książce, jak to w życiu, śledztwo nabierało pewne rozbiegu, w pewnym momencie się zatrzymywało, no bo wiadomo, czasami jest taki zastój, czasami są takie punkty, że no nie można ich połączyć w całość, nie da się połączyć tych kropek, dopóki się coś nie wydarzy. No i wiecie, to takie w miarę realne, no nie? Oczywiście było w tym śledztwie sporo zawiłości, no i tak jak już Wam powiedziałam, raz przyspieszało, raz zwalniało. Natomiast samo zakończenie jakoś mnie nie powaliło. Mam wrażenie, że dość szybko
zrozumiałam, co tam się dzieje. Chyba trochę zbyt szybko, jak na taką książkę, mam wrażenie, ale powiem Wam tak, nie skreślam tego autora. To było moje pierwsze spotkanie z nim, ale go nie skreślam, ponieważ no, dało się przeczytać tę książkę. No może nie była jakaś taka wybitna, wiecie, ale i tak wydaje mi się, że zasłużyła na te 4,5 na 6, ponieważ nie była to zła książka. Dało się ją przeczytać, czytało się ją w miarę dobrze. Momentami, wiadomo, jak była jakaś taka stagnacja, no to trochę się to wlekło, ale jednak dało się to przeczytać. Niektóre postaci były naprawdę bardzo ciekawie skonstruowane. No i tak jak mówię, pokazany był ten proces dochodzenia do prawdy, ale jednak czegoś mi tu po prostu brakowało. Sama nie wiem czego, ciężko jest mi określić czego. Czy to jakiejś właśnie takiej większej dynamiki, czy to może tego większego zaskoczenia na koniec, no nie wiem, czegoś mi po prostu brakowało. I ostatnia już książka, jaką udało mi się przeczytać w ostatnim czasie, to książka Jakuba Małeckiego pod tytułem Sąsiednie kolory. I jest to książka, która opowiada historię ludzi, i to wszystko toczy się w 1926 roku, czyli wiecie, to są czasy tego dwudziestolecia międzywojennego. I jest tu przeplatane są historie właśnie kilku osób. Pierwszą z tych osób jest Krystian, który jest stolarzem i właśnie zabiera się do wykonania kolejnej trumny dla pewnej kobiety, która podobno zmarła z tęsknoty. I jako, że Krystian sobie właśnie prowadzi taki zeszyt, w którym zapisuje właśnie tych swoich klientów, tak to nazwijmy, którym robił te trumny, no i tam powody śmierci, no to właśnie jako pierwsza ta kobieta okazuje się, że jako jedyna wśród tych jego zapisanych umarła z tęsknoty, więc Krystian bardzo się zastanawia, jak do tego doszło, co sprawiło, że ona tak bardzo za kimś tęskniła i bardzo go to zaczyna fascynować, bardzo zaczyna go fascynować jej życie, zaczyna szukać, domyślać się, kim ona w ogóle mogła być i jak tam, wiecie, jak to wszystko wyglądało. Kolejną bohaterką jest, jak tutaj określono w książce, szalona Leokadia, która co wieczór poluje na pewnego kormorana, który wyżera jej ryby ze stawów, a ona tymi rybami handluje, więc no wiecie, no nie jest jej na rękę, że ten kormoran je wyjada, te ryby. No i próbuje go ustrzelić, nie udaje jej się to, więc jest ciągle tym sfrustrowana i ciągle po prostu robi na niego różne zasadzki. Jednym z bohaterów jest również Mikołaj, który jest synem takiego miejscowego lekarza. Ich relacje nie są zbyt dobre. Mikołaj ukrywa przed swoim tatą, że bardzo lubi gotować i że sprawia mu to przyjemność i że, wiecie, książka kucharska jest jego takim jakby najlepszym przyjacielem. Natomiast sam siebie postrzega on jako tchórza, jako osobę, która nie powinna żyć i po raz kolejny próbuje ze swoim życiem skończyć. I chce to zrobić przez rzucenie się z mostu. W książce jest też bezimienna kobieta, która została zgwałcona przez dwóch w sumie dobrych chłopaków. Takie określenie właśnie padło w książce i nie ukrywam, że ono naprawdę bardzo mnie irytowało. W książce jest też olbrzym, przez niektórych postrzegany jako diabeł i jest też splot różnych historii i niekoniecznie dobrych zakończeń tych historii, tych kilku osób. I powiem Wam szczerze, że mam mieszane uczucia co do tej książki, ponieważ jakiś czas temu czytałam książkę właśnie tego autora Jakuba Małeckiego pod tytułem Święto Ognia i przez tamtą książkę mknęłam. Przeczytałam ją na dwa przysiągnięcia do niej, natomiast tę książkę mi się jakoś tak wlekło, nie mogłam jej przeczytać do końca, jakoś tak mnie zmęczyła, kiedy ją czytałam. No i właśnie mam takie rozczarowanie, bo wiecie, jak czytałam tą poprzednią książkę, no to było super, wszystko mi tam pasowało, natomiast tutaj jakoś tak niekoniecznie, no i powoduje to, że byłam trochę rozczarowana. Czy jest to beznadziejna książka, której nie warto przeczytać? Nie. Czy jest to książka, której nie możecie na swojej czytelniczej drodze pominąć? No, też niestety nie. No niestety, moja ocena nie będzie zbyt wysoka, dam tej książce 3,5 na 6 możliwych punktów, za to właśnie, że mi się wlekło, za to, że były tutaj elementy tak jakby trochę nadprzyrodzone, które szczerze mówiąc nie wiem, czy mi w tej książce pasowały. Raczej tak nie do końca mi właśnie chyba te rzeczy pasowały.
No a z drugiej strony dało się ją przeczytać. Te historie też miały coś w sobie, też miały kilka ciekawych elementów, tylko po prostu ta całość jakoś do mnie nie trafiła. I powiem szczerze, że szybko do tego autora niestety nie wrócę. I to nawet nie dlatego, że mam jeszcze tam 27 innych nazwisk, ale po prostu jakiś taki zniechęcenie we mnie wstąpiło, jeżeli chodzi o tego autora. Może kiedyś mi jakaś inna książka to odczaruje, ale na chwilę obecną nie wiem. No dobrze, to były już wszystkie książki, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że filmik nie był jakiś bardzo długi, bo nie o to mi chodziło. Chciałam w skrócie właśnie Wam powiedzieć, o czym były te książki. Zwłaszcza, że ta pierwsza książka Izabeli Janiszewskiej W szponach. Naprawdę, uwierzcie mi, warto ją przeczytać. A jeśli już mowa o tych rzeczach, które warto przeczytać, to ja Wam tutaj wstawię gdzieś zdjęcie właśnie tego mojego książkowego bingo z nazwiskami autorów. Jeżeli macie jakąś naprawdę, naprawdę godną polecenia książkę danego autora, to napiszcie mi w komentarzach, ja chętnie właśnie sobie poczytam. No, bo wiecie, bo chciałabym jednak te bingo zwyciężyć. Taka mała nutka rywalizacji nie zaszkodzi. No dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to proszę oczywiście o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału i widzimy się już niedługo. Pa!